Czas na wolne głosy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również Państwa i moich gości. A są nimi oczywiście politycy. Pan Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Witam również pana senatora, pan Kazimierz Klejna, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Panowie, zacznę od... wszystkich telewizji. Dzień dobry, pozdrawiamy panie senatorze. Panowie, zacznę od dzisiejszej rocznicy. 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Ważne słowa dziś padły z ust pana prezydenta Andrzeja Dudy, że wszyscy wtedy mieliśmy jeden cel, czyli wygrać z wrogiem. Panowie, czy się zgodzicie z tymi słowami? Pan Marek Ast. Oczywiście, że tak, Polska znajdowała się pod niemiecką okupacją. Wszyscy polscy obywatele byli wówczas zagrożeni. No, oczywiście też ci, którzy byli narodowości żydowskiej w sposób szczególny, i ten zryw powstańczy w getcie warszawskim 80 lat temu, no, był z jednej strony takim wyrazem pewnej desperacji, ale też walki o godność, bo przecież z góry było wiadomo, że to powstanie nie ma najmniejszych szans powodzenia. Jednak no, pokazało, że z jednej strony no, mamy na terenie Polski no właśnie getta, które w tym momencie były likwidowane. Likwidacja właśnie getta warszawskiego spowodowała wybuch tego powstania. Pamiętamy o tym do dzisiaj, szczególnie właśnie w uroczysty i godny sposób. Ta rocznica jest obchodzona w Warszawie od samego rana. Wolontariusze rozdają symbol tego powstania, żółte żonkile. Więc to jest jakby dowód też tej pamięci. Panie senatorze? Parę miesięcy temu oglądałem niemiecki film. W tej chwili wyleciał mi tytuł tego filmu. To był film, który mówił o przygotowaniach do ostatecznego rozwiązania, czyli do wymordowania wszystkich Żydów w Europie, tym głównie w Polsce. Dramatyczne w tym filmie było to, że ci dowódcy wojskowi niemieccy, którzy dyskutowali, profesorowie, specjaliści, urzędnicy państwowi, mówili, w ogóle ani razu nie wymienili słowa Żydzi, ani razu nie wymienili słowa morderstwo, zamordowanie, zabicie, ale ciągle mówili o rozwiązaniu problemu. To było coś niezwykle strasznego, coś tak poruszającego, ten film, który pokazywał cały ten straszny mechanizm, jaki został skonstruowany w czasie wojny, a zainspirowany nazistowską, faszystowską ideologią jeszcze przed wojną, żeby dokonać tak wielkiego mordu, którego celem było zniszczenie całego narodu. Żaden z innych narodów, może Romowie, czyli Cyganie, to była ta grupa, która także miała być wymordowana do ostatniego obywatela. Żaden z tych narodów innych nie był w taki sposób dramatyczny potraktowany. Ci Żydzi, którzy byli w getcie warszawskim, byli w ogóle na ziemiach polskich, to byli nasi obywatele, obywatele Rzeczpospolitej. I ten dramat związany z mordowaniem tych ludzi dotyka nas ciągle jeszcze dzisiaj. I to powstanie, które było w kwietniu 1943 roku, no pokazuje, że ludzie doprowadzeni do ostateczności potrafią stanąć w obronie swojej godności, będąc praktycznie bezbronnymi. Będąc nawet jeśli szans nie ma, prawda? Dokładnie skazani tak. Na tę śmierć. I myślę, że w tym sensie ważne jest także to dzisiejsze spotkanie symboliczne. Zresztą takich spotkań było więcej w przeszłości na ziemiach Polski, gdzie spotykał się i prezydent Rzeczpospolitej, prezydent Izraela, prezydent Republiki Federalnej Niemiec, gdzie mówiono o odpowiedzialności za tamtą tragedię, ale mówiono także o przyszłości, o tym, żeby już nigdy więcej nie zdarzyły się takie sytuacje, gdzie naród występuje przeciwko narodowi. I dzisiaj to jest o tyle dramatyczne, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna,
gdzie, której celem jest także niszczenie narodu, niszczenie państwa, jego struktury. I to jest dramatyczne także, że nie wszyscy wyciągają wnioski z tych dramatów z przeszłości. Panowie, na przestrzeni tych lat od czasów II wojny światowej, dzisiaj patrząc na relacje Polski z Izraelem, jak oceniacie nasze relacje, pan Marek Kast? No ja myślę, że coraz lepiej to wygląda, chociażby ostatnie porozumienie związane z przywróceniem wycieczek młodzieży izraelskiej do Oświęcimia. No tutaj to pokazuje, że te relacje polsko-izraelskie są coraz lepsze i no inaczej być przecież nie może. Łączy nas wspólna przeszłość i no te zarzuty, które czasami gdzieś są w stosunku do Polski formułowane o rzekomym antysemityzmie niektórych Polaków. No antysemityzm niestety, jeżeli pojedzie się do Francji, do Niemiec, to tych przypadków widać bardzo dużo, one są nagminne. No ale wystarczy dzisiaj wyjść na ulicę Warszawy, to jest naprawdę budujący też widok właśnie osób, które w klapkach, przy kurtkach, przy swetrach, marynarkach mają właśnie wpięty symbol powstania w getcie warszawskim. Myślę, że to jest zauważane również w Izraelu i no oczywiście jest pewnie też dużo jeszcze do zrobienia dla poprawy tych relacji, ale tak jak powiedziałem, one są coraz lepsze i będą. I pan senator, panie senatorze, jak pan patrzy na to dzisiaj? Pani redaktor, powiem tak trochę filozoficznie, że te relacje Polski z Izraelem były złe, później trochę dobre, później się znowu zepsuły. Dzisiaj próbuje się odbudowywać te relacje z Izraelem. Niedobrze jest, a w ostatnich kilku latach mieliśmy kilka takich bardzo dramatycznych spięć, chociażby związanych z ustawą o 447. Negowaniu zbrodni w stosunku do też narodu polskiego. Wtedy to był bardzo poważny kryzys, jakoś udało się z niego wybrnąć, nie najlepiej, raczej to było dla Polski takie no obciążające trochę w opinii międzynarodowej. No teraz ten kryzys, który był, dotyczył przyjazdu młodzieży izraelskiej. No, ale oni była konferencja, to wszyscy, też słyszeliśmy przed chwilą. Wszyscy, dzisiaj także słuchałem wywiadu z panem ambasadorem Izraela, który był publikowany, czy był pokazywany w mediach, wszystkich mediach w Polsce. No to jest, też pokazuje, że te relacje są ciągle skomplikowane i także to porozumienie, ono dobrze, że jest, bo ono rozwiązuje problem i teraz jeszcze w kontekście powstania w getcie, gdyby on istniał dalej, to byłoby bardzo źle, ale wydaje mi się, że tutaj powinniśmy mieć większe, lepsze wyczucie tej szczególnej izraelskiej świadomości, tożsamości i tych zagrożeń, które dotyczą nie w Polsce, ale na całym świecie. Panowie, postawmy tu przecinek. Ja bym chciała też zacytować jeszcze pana prezydenta Niemiec. Zbyt mało sprawców zbrodni zostało po wojnie pociągniętych do odpowiedzialności. Stoję dzisiaj przed państwem i proszę o przebaczenie za zbrodnie, które Niemcy tu popełnili, powiedział prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przed pomnikiem bohaterów getta w Warszawie. O przebaczenie to każdy z nas pewnie ocenia, czy to jest proste, aby przebaczyć, czy też nie. Natomiast są rzeczy jakby nierozliczone. Polska ma te rzeczy nierozliczone, tak to nazwijmy. To dzisiaj jest ten dzień, żeby też porozmawiać z panem prezydentem, pan Marek Kast. No ja myślę, że każde spotkanie jest również okazją do poruszenia kwestii trudnych.
kwestie związane właśnie z reparacjami. No zresztą Rada Ministrów na wniosek ministra Arkadiusza Muratczyka podjęła wczoraj też uchwały, że te kwestie nie są zamknięte, że Polska nigdy reparacji od Niemiec się nie zrzekła. I no, tutaj na pewno oczekujemy ze strony Niemiec zdecydowanie więcej empatii i takiej jakby gotowości do podjęcia tych trudnych spraw. Oczywiście tego rodzaju deklaracja, jak czy oświadczenie pana prezydenta Niemiec, ono no, na pewno i w kwestii zbrodni, które zostały popełnione na polskich obywatelach narodowości żydowskiej, ale także przecież na również Polakach, to są kwestie jakby oczywiste i no, ja jestem przekonany, że też jest jakby kwestią czasu, kiedy rząd niemiecki podejmie rozmowy z premierem Rzeczpospolitej w tej sprawie, bo no, straty niestety wizerunkowe dla Niemiec, im dłużej ta sprawa będzie przeciągana, będą coraz większe. No i właśnie to, co pani zacytowała, to jest święta prawda i racja, że de facto Niemcy, zbrodniarze niemieccy tylko no, w nielicznych wypadkach zostali rozliczeni za swoje zbrodnie, że wielu po prostu z nich pozostało bezkarnych. Zapytam jeszcze pana senatora. Panie senatorze. Więc chcę powiedzieć, że tak, że uważam, że te słowa wypowiedziane przez prezydenta Republiki Federalnej Niemiec są bardzo ważne, chociaż przynajmniej część mówiąca o odpowiedzialności, także o prośbie o wybaczenie, one już wielokrotnie padały z ust i prezydentów, i kanclerzów Niemiec. Natomiast te słowa dotyczące, że zbyt mało osób z tych, którzy były odpowiedzialne za zbrodnie na narodzie polskim, narodzie żydowskim, na innych narodach, że zbyt mało osób zostało pociągniętych do odpowiedzialności, to jest ważna sprawa, bo to pokazuje, że to poczucie, że część ludzi, tych odpowiedzialnych za zbrodnie, ciągle jest bezkarna. No, wielu z nich już umarło. Wielu z nich bez większych problemów wyjechali za granicę, szczególnie do Ameryki Południowej, Argentyny, i tam dożywało swoich ostatnich dni, wcale nie czując tej odpowiedzialności za te zbrodnie, które zostały wykonane, więc przez nich dokonane. Więc ta deklaracja prezydenta, mówienie o tym, no też jest elementem takiej większego nawet poczucia odpowiedzialności za to, co się wydarzyło. Natomiast to, czy przy tej okazji tego właśnie powstania w getcie warszawskim, tej wizyty, która ma swój niesamowicie ważny i symboliczny wymiar, szerszy niż ta kwestia nasza Polska, czy tu powinniśmy mówić o reparacjach, to mam duże wątpliwości. Reparacje, nikt z nas nie wątpi, że one się Polsce należą. Natomiast sposób załatwiania tej sprawy powinien być taki sposób robiony, że powinno być więcej dyplomacji, więcej rozmów takich, które by doprowadziły do ewentualnych... No tak, ale one się zaczęły dosyć niedawno, bo niektórzy wcale do nich nie dążyli, panie senatorze. Skończę tylko, tak? Natomiast wygłaszanie takich deklaracji na zewnątrz, różnych takich manifestów w tej sprawie, raczej tej naszej sprawie, czyli to, o czym tutaj mówimy, tych reparacji nie służy i raczej oddala te wszystkie sprawy, które mogłyby być zrobione. A sprawa nie jest, jak wiemy, przecież taka oczywista i prosta, że tu nie wystarczy tylko uchwała Rady Ministrów, żeby powiedzieć, że Niemcy są winni. To jest kwestia także tego wszystkiego, co jest elementem prawa międzynarodowego, także tego, że w Niemczech, ale także części prawników w Polsce uważa, że Polska niestety skutecznie zrzekła się prawa do tych reparacji. No politycy tak PRL-u uważali. Ale jak mówię, to tak, panie senatorze. I teraz... To jest bardzo delikatna, więc wymaga ona rzeczywiście delikatnej, roztropnej i mądrej rozmowy. Ale jaka władza się wtedy zrzekła? Gabinetów.
Proszę? Pan Marek Ast, panie pośle. No tak, ja chcę powiedzieć, że przede wszystkim w tym wypadku no, presja jest niezbędna i jeżeli Polska nie będzie tej presji wywierała, to też trudno, żeby oczekiwała wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej, a przecież w tym kierunku idą zabiegi i premiera, i przede wszystkim ministra Arkadiusza Mularczyka, aby zbudować taki front nacisku w tej sprawie na państwo niemieckie. Ja nie twierdzę, że akurat dzisiejsza okazja jest, czy dzisiejsze uroczystości no, są okazją do tego, aby prowadzić jakieś pogłębione rozmowy, ale zawsze jest to sposobność też do tego, żeby zwrócić uwagę tak, że w tej sprawie chcemy rozmawiać, że warto rozmawiać i że te kwestie nie są załatwione. Panowie, przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu. Rzeczniczka Komisji Europejskiej przekazała, że Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie Polski i Ukrainy w sprawie ukraińskiego zboża. Nie zmieniamy jednak naszego stanowiska, że działania jednostronne są nie do przyjęcia. Kontynuujemy współpracę z zainteresowanymi państwami członkowskimi, także z władzami ukraińskimi. To zacznijmy od tego porozumienia ukraińskiego rządu z polskim rządem. Teraz zacznę od pana Marka Asta. Panie pośle, kamień z serca czy nie, jeśli chodzi o to porozumienie? Trudne to no było tak, rozmowy. No pierwszy był sygnał sobotni o tym, że no, wprowadzamy zakaz wprowadzania artykułów rolnych z Ukrainy. No i porozumienie związane z tranzytem ukraińskiego zboża przez Polskę, ogłoszone wczoraj przez i ministra Roberta Telusa, i ministra Waldemara Budę, no faktycznie daje tutaj powody do optymizmu, no bo faktycznie chodzi o to, żeby Ukrainie pomóc, żeby ich produkty rolne mogły być w świecie sprzedawane, eksportowane do tych państw, które potrzebują tych produktów. Polska ich nie potrzebuje, bo przecież no, tutaj mamy własną produkcję rolną i rzeczywiście te niedociągnięcia związane z pozostawieniem nie tylko zboża ukraińskiego na terenie Polski no, mogły spowodować duże straty dla naszych producentów rolnych. No stąd to, że mamy porozumienie, że minister ze strony ukraińskiej, rząd ukraiński też jest jakby bardzo no, zainteresowany uregulowaniem tej kwestii z rządem polskim, no to jest optymistyczne i ja mam nadzieję, że uda się no, wprowadzić właśnie takie zabezpieczenia, które pozwolą bezpiecznie ukraińskie zboże eksportować. Tak, panie senatorze, ad vocem. No, to znaczy chcę powiedzieć tak, że sytuacja ze zbożem importowanym z Ukrainy to jest problem, na który myśmy zwracali jako Platforma Obywatelska, także głównie nasz lider pan Donald Tusk już od lata ubiegłego roku. Wówczas strona rządowa, przedstawiciele partii rządzącej mówili, że Donald Tusk uprawia politykę prorosyjską. Dyskredytowano nas i jego w sposób no, prymitywny i obrzydliwy. Myśmy zwracali uwagę na to i prosiliśmy wówczas, żeby się sprawą zająć, wiedząc o tym, bo przecież mówili nam o tym i rolnicy, i związki rolników i tak dalej. Sprawa była po prostu znana od lata ubiegłego roku, właściwie w momencie, jak został otwarty rynek europejski dla zboża ukraińskiego. Ta sytuacja była wiadoma. Druga sprawa. Miało być także zbudowany terminal zbożowy w naszych portach. Był ogłoszony przetarg. Zgłosiły się firmy, które chciały go przygotować, te nabrzeża do eksportu zboża, wysyłki zboża przez nasze porty. Niestety dwukrotnie ten przetarg został ogłoszony. Mówiono, że zbudują go państwowe firmy. Nie zrobiono w tej sprawie nic. Zablokowano teraz i to po prostu pogłębiało się, dramatycznie się pogłębiało, aż doszło do takiej sytuacji, która jest dzisiaj niezwykle poważna. Czy się uda z niej wybrnąć w ciągu tych dwóch miesięcy, to chciałbym, żeby tak było, bo przecież to jest przyszłość także naszego rolnictwa. Ale w tej sprawie no, rządzący PiS postępuje w sposób absolutnie chaotyczny. W
bo przecież jeszcze w sobotę zablokował w ogóle wejście czy wprowadzenie zboża na polski obszar celny europejski. Później się wycofał z tego, że mówiąc, tranzyt będzie możliwy. Tutaj jest szansa także na to. Zresztą tą ofertę składali wcześniej porty niemieckie, że one część tego zboża są w stanie wyeksportować przez te porty niemieckie. Czy tu w tej sprawie są prowadzone rozmowy przez naszych rządzących? Tego nie wiem, bo ta sprawa to nie zapytajmy jest pana Marka Asta w takim razie. No i dalej oczywiście te kwoty, które są przeznaczone na ten skup, tak jak mówią przedstawiciele tej branży rolniczej, że to jest kwota łączna, to jest oczywiście kwota zbyt mała. Ale to jest jedna kwestia. Tylko ja przy tej okazji jestem przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w Senacie. Zawsze przy takiej okazji pytam, skąd, z jakiego źródła pochodzą środki przeznaczone na te różnego rodzaju sytuacje nadzwyczajne. Przecinek. Pan poseł Marek Ast. I tu niestety na to pytanie bardzo proszę. Rząd nie odpowiada. Nie, no przede wszystkim no właśnie dwie kwestie. Z jednej strony uregulowanie tranzytu zboża przede wszystkim przez Polskę, ukraińskiego zboża. I tutaj, tak jak powiedzieliśmy, już jest to porozumienie i bardzo dobrze. Z drugiej strony oczywiście te polskie zakazy czy obostrzenia są zgodne z prawem europejskim, bo Unia dopuszcza tego rodzaju działania. No i druga kwestia to jest właśnie pomoc dla rolników. Ten program skupu z gwarantowaną ceną 1400 zł za tonę i dopłat do tego skupu. To jest też bardzo dobra informacja dla rolników, jak również dopłaty do produkcji zapowiedziane zbóż. No, w zależności oczywiście od regionu Polski ta wysokość będzie regulowana. No to tutaj po prostu to są, myślę, że dobre działania. I tak samo no, myślę, że rząd trzyma rękę na pulsie. Dzisiaj pan senator mówi, że kwota może być niewystarczająca, ale tak jak powiedziałem, tutaj ta sytuacja jest monitorowana i na pewno środki dla rolników na te cele z całą pewnością się znajdą. I no, w tym kierunku właśnie idą dzisiaj dobrze, to działania. Teraz dopytam jeszcze panowie, to pytanie do pana posła, panie pośle, stracić rolników to za duże ryzyko przed wyborami? No ja myślę, że nie można myśleć w tych kategoriach właśnie kampanii wyborczej, bo tutaj jest sytuacja poważna i bez względu na to, czyśmy mieli kampanię wyborczą, czyśmy nie mieli, to reakcja państwa polskiego musiała być zdecydowana i ona nastąpiła. A ja myślę, że jeżeli chodzi o poparcie rolników dla Zjednoczonej Prawicy, dla Prawa i Sprawiedliwości cały czas jest stałe i duże. Oczywiście pytam, dlatego że dzisiaj oponent polityczny, czyli lider Platformy, zaprasza na swoje spotkania rolników, powołuje się też na problemy z rolnikami, problemy ukraińskiego zboża. No, widać tutaj, że weszliśmy już w tę kampanię. No weszliśmy, panie ale Roberto. Też mówię, rolnicy i Polska Wieś pamięta działania rządów Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego w okresie 8 lat, w latach 2007-2015 i tak mamy ciągle jest. Panie senatorze, no więc chcę ma pan przepis tak, że na problem, tak jak ma przepisy pan Donald Tusk? Pani redaktor, no my nie mamy się czego wstydzić w czasach naszych 8 lat rządów na obszary wiejskie dla rolników. Polska stała się wówczas jednym albo nawet największym eksporterem żywności w Europie i ta kondycja polskiej wsi i rolników naprawdę była dobra. Oczywiście zawsze można różne rzeczy zrobić lepiej, to nie ulega wątpliwości. Dzisiaj się trochę dziwię, że pan poseł Ast nie dostrzega jednak trochę krytycznie tego, co zostało zrobione w ostatnich miesiącach przez rząd, że jest cały czas zachwycony tym wszystkim, co jest. No my się spotykamy regularnie z rolnikami. Ja także osobiście uczestniczę w różnego rodzaju spotkań. Mój okręg wyborczy to są obszary rolne. I widać, jak wyraźnie nastąpiła zmiana w nastrojach. Jasne, ale panie senatorze, mówi pan, nie macie się tego wstydzić. Rzeczywiście ludzie odwracają się, bo czują
czują się oszukani tak, przez. Panie senatorze, ale ja też pamiętam wiek emerytalny wydłużony dla rolników. Pani co redaktor, to chcę powiedzieć, no tutaj właśnie jest ciągle ta błędna interpretacja, ponieważ podniesienie wieku emerytalnego dla rolników to zrobił PiS, obniżając rolnikom wiek emerytalny, ten, który myśmy podnieśli dla ludzi zatrudnionych. No to warto jakby zawsze prostować, chociaż to jest trudna sprawa, bo takimi prostymi schematami się mówi nieprawdziwymi do końca. Przecież ja nie chwalę w ogóle generalnie tego wzrostu podniesienia wieku emerytalnego i to był jeden z naszych politycznych błędów. No rolnicy też nie chwalili, panie senatorze. Ale jeszcze raz, ale czy pani słyszała mnie, że powiedziałam, że to nie Platforma podniosła wiek emerytalny dla rolników? Warto o tym pamiętać. Marek Ast. No, Platforma z prezydentem podnieśli do 65 lat dla kobiet, mężczyzn, rolników wszystkich bez... Panie pośle, proszę. Społeczeństwo o tym pamięta i was po prostu no dobrze. Liczyło przy wyborach. Proszę. Panowie, czuć tutaj atmosferę kampanijną, to teraz zapytam pana senatora w takim razie. Panie senatorze, może pan potwierdzi, może pan zaprzeczy... Donald Tusk, dzisiaj czytamy w niektórych dziennikach, że chce się ratować Rafałem Trzaskowskim, dlatego też no właśnie pani, która będzie odpowiadała za sztab wyborczy, że za kampanię to sprawa ręka pana Trzaskowskiego. To jest przyjaźń, no chociaż od miłości do nienawiści to chyba cienka granica, tak się mówi, tak śpiewają, pomiędzy Donaldem Tuskiem a Rafałem Trzaskowskim, czy nie? Pani redaktor, pan Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej i bardzo uczciwie i solidnie współpracuje z całym środowiskiem Platformy Obywatelskiej. Ja przecież znam to środowisko od środka i tutaj mówienie, że jest jakiś konflikt, czy jakaś no, szorstka przyjaźń, jakby to można było powiedzieć za czasów Kwaśniewskiego i Millera, tego nie ma. Tu zresztą było wyraźnie było widać na tym spotkaniu, może także pokazane, żeby to rozwiać te wątpliwości na spotkaniu, które miało w województwie lubelskim. To duże spotkanie przewodniczącego Donalda Tuska. A więc jesteśmy silną, zwartą, nieskonfliktowaną drużyną i idziemy po zwycięstwo w jesiennych wyborach. Marek Ast. I chcę powiedzieć tak, że no, pan Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy. No dobrze, ale nawet panie senatorze, chcieli, a jak się nie powiedzie panu przewodniczącemu? Więc nie boimy się. Tu jesteśmy absolutnie pewni, że będzie to wielki sukces. Panie senatorze, czyli nie roku. Będzie wymiany na pana Rafała Trzaskowskiego? Nie ma takiej potrzeby, ale także dlatego, pani redaktor, że pan Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, ma swoje poważne obowiązki, więc nie zawsze może uczestniczyć. Nie może uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, no tak jak Donald Tusk, który jest liderem i to jest jego w tej chwili główne, nawet powiedzieliśmy jedyne zajęcie, żeby doprowadzić nas do jesiennego zwycięstwa. Jest pan pewien, nie będzie żadnej zamiany z Donalda Tuska na Rafała? Nie, to będzie, się zapisuje. Dobrze, zobaczymy to za kilka miesięcy. I gdyby było się coś stało, to wtedy pani... Wie pani, dzisiaj PiS próbuje oczywiście różnych sztuczek, nawet powołując tą komisję, żeby załatwić, że tak powiem, naszego przewodniczącego Donalda Tuska, ale to się nie uda. Ale to znaczy tylko o tym, że już nawet PiS nie wierzy, że metodami demokratycznymi jest w stanie utrzymać władzę. Pan Marek Ast. Kombinuje z komisjami. No dobrze, to pan Marek Ast. Wierzy pan, czy pan nie wierzy? W co pan wierzy? Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość. Pan senator sam nie wierzy w to, co mówi. Oczywiście to niemal wierzy w związku z bieżącą kampanią wyborczą. Natomiast co do problemów wewnętrznych Platformy Obywatelskiej, my się nimi nie interesujemy. My prowadzimy stały dialog z Polakami. Natomiast myślę, że Donald Tusk wskazał miejsce Rafałowi Trzaskowskiemu, to żeby się zajął sprawami Warszawy, korupcji w Warszawie, tymi zarzutami, które są tam formułowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wobec urzędników warszawskich. I no, to jest jakby wyraźny sygnał i z tym się tutaj akurat zgodzę z panem senatorem. Donald Tusk jest jedynym liderem Platformy Obywatelskiej.
Obywatelskiej. Dla Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości pewnie jest to dobrze, bo jedyne, co ma do zaoferowania, to odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. To jest jedyny program, który państwo proponujecie. Natomiast my mamy program pozytywny i będziemy ten program pokazywali aż do końca. Chciałoby się, panie pośle, zobaczyć ten program PiS-u. Ale jak pan doskonale wie, bo pan prezes Kaczyński nawet mówił, że program dopiero zostanie pokazany w czerwcu przez was. No dobrze, a program Platformy już dzisiaj jest spisany na kartce papieru, panie senatorze? My nasz program cały czas konsekwentnie pokazujemy i punkt po punkcie na kolejnych spotkaniach to robimy. Natomiast jeszcze raz chcę powiedzieć, PiS programu nie ma, bo prezes Kaczyński mówi, że dopiero będziemy o nim, PiS mówił o tym programie, w czerwcu lub lipcu. Dobrze, tego to w ocenie pana senatora, co jest najważniejszym punktem programu Platformy Obywatelskiej? Najważniejszym. No to są sprawy, o których tutaj cały czas mówimy, czyli przywrócenie praworządności i później rozwiązywanie spraw, które są, które bolą, dotykają ludzi. Czyli rozumiem. Największy problem, i najważniejsze to jest sprawy inflacja, dla PiS-u, pan Marek Ast? Drożyzna. Pani redaktor, oczywiście podtrzymanie wzrostu gospodarczego, utrzymanie programów socjalnych, społecznych, to jest właśnie cel Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panowie za dzisiejszą rozmowę. Pan Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość, pan Kazimierz Klejna, senator Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panom. Dziękuję bardzo. Do widzenia. A my w dalszym ciągu przenosimy się na uroczystości związane z 80. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim.